Już drugi miesiąc uczestnicy akcji Pogoń Kilogramy rzeźbią sylwetkę. Na czym polega akcja? Kiedy się zaczęła? Jaki jest jej cel? Zaczęła się około 2 miesięcy temu. Mamy tu na celu usprawienie naszego społeczeństwa, pomóc w pozbyciu się kilogramów, zaszczepieniu zdrowego trybu życia, jakim jest też wysiłek fizyczny. Zgłosiło się dosyć dużo chętnych, ale ze względów technicznych nie mogliśmy ich wszystkich przyjąć i trzeba było zrobić selekcję. Jest około 10 osób. Jestem tutaj od początku akcji. Chcę poprawić kondycję i trochę zrzucić kilogramów. Ile kilogramów zrzuciłaś dotychczas? 3 kilogramy. Myślę, że dopiero na sam koniec wyjdzie efekt, bo tak naprawdę nam trener powiedział, żebyśmy się nie sugerowali naszą wagą, ale jeśli chodzi o obwód, o wygląd, to jest różnica po miesiącu. Ćwiczę ze znajomymi nowymi, więc zrzucamy wagę. Na początku pojawiały się artykuły, że ważymy ponad tonę w sumie, więc myślę, że celem będzie, żeby zejść na pewno poniżej tony. Plan treningowy jest układany przez kilku specjalistów. Mamy rowery, mamy pracę w terenie, jak również tutaj na sali, jak dzisiaj można było zaobserwować. 2 miesiące praktycznie pracy usprawniło te osoby, są pełni zapału. Najważniejsze, że chcą zgubić te kilogramy, chcą pracować i chcą dobrze wyglądać, się lepiej czuć. Mamy rekordzistę co do ubytku kilogramów? Jeszcze nie, to zostanie wyniesione na koniec akcji. Każdy z nich po kilka kilogramów już utraciło. Najtrudniejszy jest początek, przynajmniej dla mnie, zacząć bieg, zacząć ćwiczenia, bo jakoś tak się człowiek czuje taki bardziej zmęczony, ospały, ale jak już się zacznie, to pierwsze 5 minut przejdzie, to już jest super. A satysfakcja to chyba to, że jak wychodzimy stąd, przynajmniej ja jak wychodzę, to po prostu radowana, że jednak coś zrobiłam ze sobą, że osiągnęłam jakiś mały cel i dalej ku temu idę. Robią z nami cuda i pokazują jednak, że potrafimy jakoś przełamywać własne słabości. Na początku ważyliśmy się i tam również były mierzone ilość tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej, kostnej, ile wody w organizmie, więc podejrzewam, że to się też zmieni po tych 2 miesiącach. No i również zmieni się waga. Czego możemy się spodziewać na koniec całej akcji? Mam nadzieję, że też fety o 3 w nocy. Nie, żartuję oczywiście. 25 czerwca jest zakończenie akcji Pogoń Kilogramy. Postaramy się uczcić hucznie zwycięzców. My byśmy chcieli, żeby ta akcja cały czas trwała. Jesteśmy umówieni tutaj też z trenerem, żeby kontynuować dalej tutaj pod ich okiem trening. No i my sami. W tym tygodniu nasz trener z Pogoni wyjechał, więc my sami w poniedziałek się zebraliśmy na marszobiegi, tak jak zawsze, te same ćwiczenia, w tym samym czasie, w tym samym rytmie. Mam nadzieję, że tak się utrzyma ta nasza relacja po zajęciach, bo naprawdę są mi fajni ludzie, fajni trenerzy, fajna atmosfera.